Witam serdecznie. Za 40 dni planuję wyjazd do Grecji na wyspę Kretę, do miejscowości Agia Pelagia. Niestety wyjazd stoi pod wielkim znakiem zapytania z powodu koronawirusa. Wczasem wykupiłem w biurze turystycznym Itaka. Niestety nie mam nic w zamian za to, że to biuro tutaj reklamuję. Wczasem wykupione dla dwóch osób, czyli dla mnie i mojej narzeczonej. Wyjazd planowany jest na 14 czerwca i ma potrwać do 22 czerwca 2020 roku. Z ostatniej chwili. Uwaga! Zmiana terminu wyjazdu. 2 sierpień, 10 sierpień 2020. Spowodowany koronawirusem. Ale wszystko zależy od tego, czy uspokoi się na tyle na świecie koronawirus, żeby można było podróżować po świecie. Wszystko się uspokoiło z koronawirusem i mogliśmy wyjechać. Maseczki trzeba było tylko nosić na lotnisku, w sklepach i przy recepcji. Więcej maseczek my nie nosili i trzeba było częściej tylko dezynfekować ręce, gdzie wszędzie były płyny do tego ustawione. A teraz coś opowiem o miejscowości Agia Pelagia. Agia Pelagia znajduje się około 23 km na zachód od Heraklionu, w niewielkiej zatoczce otoczonej skalistymi klifami. Miasteczko położone jest na niewielkich wzgórzach, co gwarantuje malownicze widoki na okolicę. Jadąc drogą prowadzącą do miasteczka, warto zachować ostrożność z powodu możliwości silnych wiatrów. Sezon letni na Krecie trwa od maja do października. Temperatury w lipcu i w sierpniu często przekraczają 30 stopni, a temperatura wody wynosi nawet 26 stopni. My zatrzymamy się w hotelu OUT Blue Cassis Elite Resort, jeśli dobrze wymawiam nazwę. Jest to hotel w stylowym wykonaniu z pięknymi widokami, idealny dla rodzin z dziećmi, położony na tradycyjnym miejscu na prywatnym półwyspie. Około 200 metrów od centrum miejscowości Agia Pelagia ze sklepami i barami. Około 27 km od lotniska w Heraklionie. Około 125 km od lotniska w Hani. Przystanek autobusowy około 20 metrów od hotelu. Cena przejazdu 3,5 euro do Heraklionu. A teraz połączymy się z lotniskiem w Katowicach, gdzie to wszystko się zaczęło. Witam serdecznie, już jestem na lotnisku, odprawiony po całej wszystkich celnych i czekamy na nasz samolot. Za chwilę będziemy odlatywać. Mamy o 11.25, jest godzina 10.30, więc będziemy tak za pół godziny, do godziny będziemy wsiadać na nasz autobus. Inni się już ładują na inny lot do tego samej miejscowości. Pasażerowie linii lotniczej Enter już wsiadają, a my jeszcze czekamy na nas. Mamy gate, czyli bramkę numer 2. Tutaj można z tyłu zobaczyć, o, jak już samoloty są. Może tam coś widać, no ludzie się ładują. No i będziemy startować za chwilę, za godzinę może. Deholowany za chwilę będzie linia Enter do Heraklionu, która leci przed naszą linią, a za chwilę my będziemy pod to samo miejsce, będzie podstawiony nasz samolot firmy Blue Panorama i będziemy też tego samego odlatywać z gate'u numer 2. Tutaj na tablicy już nasze dane widać. Dobrze. Tak, tu jest Ryanair. Enter już na chwilę będzie startował. A my za godzinę, no można niecałą godzinę odlatujemy w autokarze. Będziemy za chwilę odjeżdżać, naszego samolotu nie widać gdzie stoi, ale gdzieś zostaniemy odwiezieni autokarem. Tutaj autokar nas wchodzi pod nasz samolot.
Tym oto samolotem będziemy lecieć z Katowic do Krakowa. No, jesteśmy już w samolocie. To widzimy z samolotu. Tutaj widzimy już samolot, jak się ludzie, pasażerowie pakują. I będziemy startować za moment. Przygotowujemy się do startu powoli. Tu siedzimy za nią. Jak są maseczka na twarz. Jak to nie mam, jak mam? Zadowolona, Ania, że jesteś w samolocie? Zobaczymy, jak będzie lot. Ja się pokazuję. Tu jakiś autobus jeszcze podjeżdża. I siedzimy i będziemy za chwilę startować. Ostatnie minuty przed startem. Przygotowania. I za chwilę będziemy startować do Heraklionu. Drzwi już zamknięte, wejściowe. Tu mamy silniki. Widać kawałek. Bardzo dobre miejsce mamy przed skrzydłem. I za chwilę będziemy startować. No to startujemy. Żegnaj Polska. Trochę buja, ale dopiero krążymy na pas startowy. Tu mamy silnik i skrzydło. I krążymy i za chwilę się będziemy rozpędzać. Inne samoloty jeszcze widzimy i żegnaj Katowice, Pyrzowice Airport. Teraz już jesteśmy na pasie startowym, na którym już będziemy rozpędzać do prędkości startowej. Silniki, cała para i startujemy. Się wznosimy. Super uczucie. W kilka sekund tak wysoko. Fajne uczucie. Jak się kochanie leci? To już widzimy, że nie wiem co widzimy, co to jest pod nami za jeziorku,
mamy drogę pod spodą. Pod spodą bardzo wysoko. No i zakręcamy teraz. O, jaki piękny widok. Zapierający dech. W tle widać chyba góry. Tam mamy niebo. Co widzimy, ale coś widzę, ale jesteśmy bardzo wysoko. Dobra, prostowaliśmy. Nie wiem, czy już my odlecieli od Śląska. Ale lecimy. Taki mamy piękny widok z okna. Mamy silnik. Tak jeszcze nie jesteśmy bardzo wysoko. Nie wiem co za budowę. Próbujemy zorientować się w terenie, ale nie wiem co widzimy.
czuć, że jesteśmy wysoko. I nawet widać to, gdzie chmury, a gdzie my. Na niebieskość. Nic. Niebieski, biały kolor. I to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku zobaczymy lądowanie w Heraklionie i przejazd z Heraklionu do Agi Pelagi, do hotelu Capsis Elite Resort. A jak ktoś chce zobaczyć całą trasę przelotu razem z lądowaniem w jednym filmie,
to zapraszam do następnego odcinka. Wszystkie odcinki będą się pojawiać w trybie dwudniowym, czyli co dwa dni. Więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Pozdrawiam serdecznie kanał MCHTV.